Cześć, z tej strony Jaru, a dzisiaj moim i waszym gościem jest Marian Żółkowski. Cześć Marian. Cześć, witam wszystkich. No Marian, przede wszystkim gratulacje i powiedz mi, jak w te kilka dni po KSW, chyba twoje największe, tak rozmawiałem z Arturem Ostaszewskim, twoje największe chyba zwycięstwo w karierze, jak przyjemne są te dni od gali do teraz? No tak, można powiedzieć, że chyba najważniejsze zwycięstwo w karierze, które można powiedzieć dużo znaczy. A jeśli chodzi o to, jak teraz się czuję, no to no, przytyłem dosyć dużo. Nawet widać, można zobaczyć po twarzy, że no w końcu mniej więcej wyglądam tak jak na co dzień wyglądam, tak jak lubię, bo zawsze przed tą walką jestem naprawdę bardzo wychudzony i nawet w dniu walki też, jak zawsze potem oglądam swój pojedynek i załóżmy nie skupiam się na walce, tylko załóżmy na swoim wyglądzie, to zawsze widzę, że jednak taki zachudzony jestem, a teraz no już no, waga już jest duża i tak naprawdę teraz luźno, pomału zaczynam trenować, ale właśnie no tak jak widzisz, tutaj sobie z psem przyszedłem tym razem. Ile ważysz? No już się tam skoczyło, było no 80, 81, 82. Raczej już więcej nie będę ważył, bo to jest i tak teraz chyba możliwie najwięcej ważę, bo naprawdę bardzo dużo jem. Słuchaj, nie mów koło, bo jeszcze święta przed tobą. No tak, to też prawda, ale do tego czasu już się ustabilizuje to moje jedzenie, bo teraz naprawdę bardzo dużo jem, ale myślę, że do świąt ta waga jednak zejdzie tak już do 80 i może wtedy znowu wróci na 82. Były już jakieś rozmowy z włodarzami na temat kolejnej walki, czy na razie jeszcze w ogóle się nie skupiasz na tym? Nie, jak najbardziej. Prawda jest taka, że już jak wyszedłem z klatki, już byliśmy w szatni, to już ze swoim menadżerem Arturem i trenerem Robertem Joczem już mówiłem, co chcę dalej, jakie są następne plany. No i no, kurczę, nie będziemy długo czekać. Myślę, że nie ta gala KSW, być może uda się na następnej, no i już chciałbym toczyć kolejny pojedynek. No mówi się, Marian, o gali w kwietniowej KSW na Torwarze. Celujesz w tą galę właśnie? No chyba byłoby to najrozsądniejsze wyjście, tym bardziej, że jestem z Warszawy i nie musiałbym nigdzie jeździć tutaj. Myślę, że automatycznie to będę brany pod uwagę. No i tak, no można powiedzieć, że celuję w tą galę właśnie. A jakim jesteś typem zawodnika? Bo niektórzy uwielbiają wyjeżdżać, walczyć gdzieś daleko, nienawidzą walczyć u siebie w mieście, inni znowu uwielbiają przed walką po prostu wstać u siebie w domu i wyjść na tą galę. Jak ty preferujesz? W sumie to zawsze lubiłem jednak u siebie w domu posiedzieć. Też mam te PlayStation, więc zawsze mogę sobie pograć do samego niemalże końca i nie myśleć o walce. I tak zawsze wolałem i też często się tak składało właśnie, że te gale były gdzieś w Warszawie albo w okolicy. Więc nawet jak była gala, pamiętam, PLMA w Ciechanowie, to też nie mieszkałem w Ciechanowie, tylko po prostu przyjechałem już na samą galę. Ale teraz tak samo, znowu mamy trochę emetli w głowie, bo w sumie też jak jest sytuacja właśnie tak jak była ostatnio, że pojechaliśmy do Gliwic, to od wyjazdu można powiedzieć, że byłem taki naprawdę bardzo skupiony i to też jakoś inaczej wpływa jakoś na mnie, na moją głowę, to że przez te 3 dni jestem skupiony bardzo na pojedynku. I tak właśnie w sumie to nie wiem i to ma swoje uroki, to z jednej strony tu mogę zostać w domu, mogę grać, nie muszę myśleć o walce, a znowu jak pojadę właśnie do Gliwic czy do jakiegoś innego miasta, to znowu jakoś wydaje mi się, że też mogę się bardziej jakoś nastawić, skoncentrować. Ciężko mi jeszcze powiedzieć, co wolę tak naprawdę. Powiedz, czy uważasz, że Grzegorz Czulakowski był większym wyzwaniem niż byłby Gracjan Szadziński? Ciężko powiedzieć. No wiadomo, wszyscy myśleli, że przegram z Grześkiem Szulakowskim. Też myślałem, że będzie to trudniejsza walka, a jednak w praniu wyszło, że praktycznie no, totalnie zniwelowałem Grześka. Więc tak naprawdę no, to jest. Póki się nie wejdzie do klatki, nie zobaczy jak to wygląda, to może się wszystko wydarzyć. I równie dobrze mogłoby być tak, że z Gracjanem poszłoby mi jeszcze łatwiej, a znowu mogłoby być tak, że o wiele trudniej mogłoby być. Więc no ciężko to tak mówić. No,
mogę tylko powiedzieć, że celujemy teraz właśnie walkę z Gracjanem. Myślisz, że zwycięzca walki, ty kontra Gracjan, dostanie szansę walki o złoto z Gamerem? No już były, już takie pogłoski już słyszeliśmy i też tak myślę, że to w sumie też dosyć naturalne byłoby. Gracjan jest po dwóch zwycięstwach z rzędu i to takich mocnych. Skacze tutaj no, się. Juhi, poczekaj. Mocnych, naprawdę mocnych zwycięstwach. No ja z kolei pokonałem zawodnika, który jeszcze niedawno bił się o pas, więc wydaje się, że to może być taka, no może być to eliminator. A Marian, miałeś okazję walczyć z Kojkę. Fakt, no wtedy miałeś krótki okres przygotowawczy i ten catchweight, który też chyba nie poszedł najlepiej. Mateusz za to, no Kojkę na przestrzeni tych pięciu rund, no rozbił w pył, można powiedzieć. Wygrał wszystkie pięć rund, nie udało mu się skończyć przed czasem. Jakbyś właśnie tak korespondencyjnie widział swój pojedynek z Gamerem, gdybyście mieli porównać się na tle właśnie Kojkę? Jeśli chodzi o Gamrota, no to Mateusz niweluje wszystkich zapasami. Taka jest prawda, że nawet w walce z Kreberem, mimo że tam też w każdej płaszczyźnie sobie radził tak naprawdę Gamrot, to jednak wydaje mi się, że wszystko się jednak zaczyna od zapasów. Przede wszystkim to, że Kleber nie mógł być na górze podczas walki z Gamrotem. A z kolei jak Gamrot jest na górze w parterze, no to bardzo ciężko cokolwiek mu zrobić. Jego siła, jego baza zapaśnicza, gdzie naprawdę dobrze czuje równowagę, to bardzo ciężko jest go poddać z dołu, ciężko jest go przetoczyć, ciężko jest stać spod niego. Więc tutaj wydaje mi się, że klucz byłby w tym, jeśli chodzi o walkę Klebera z Gamrotem, że Kleber musiałby się znaleźć na górze, na Gamrocie. No a ciężko się znaleźć na Gamrocie, skoro to jest tak bardzo dobry zapaśnik. No jeśli chodzi o twoje pytanie, jak ja bym się widział z Mateuszem, no to no nie jest, nie ma co ukrywać, że no oczywiście chciałbym wprowadzić tą walkę w stójce i wiem, że w stójce miałbym naprawdę bardzo duże szanse z Mateuszem, no ale tutaj no, jest ten aspekt zapasów, musiałbym naprawdę poprawić zapasy tak, żeby nie da się obalać po prostu. Myślisz, że do takiej walki mogłoby dojść jeszcze w tym roku na przykład, gdybyś pokonał Gracjana oczywiście? Myślę, że tak. Przykładowo, gdyby udało mi się pokonać Gracjana w kwietniu, to myślę, że jak najbardziej na wrzesień. Myślę, że spokojnie. Gdyby też włodarze organizacji Maciek i Martin chcieli tak to ułożyć, to myślę, że spokojnie w tym roku spokojnie dałoby się jeszcze to sfinalizować. Wracając jeszcze do gali KSW 46, możesz już teraz zdradzić chyba, jaki był plan na walkę z Grzegorzem Szulakowskim i co udało się zrealizować, a czego, o ile było coś, czego nie udało się zrealizować, właśnie czego się nie udało zrealizować? No plan był taki, jak właściwie wszyscy widzieliśmy. No, miałem obkopywać nogę, bić nie jakieś wyszukane kombinacje, po prostu przede wszystkim kontrolować dystans, żeby mnie nie zamykał pod siatką i nie obalał, bo to jest zawsze najgorsza rzecz w moich walkach, że mnie no, po prostu wywracają, obalają, więc chcieliśmy zrobić wszystko, żeby zniwelować właśnie te jego obalenia. Więc tak, no to była taktyka w tej walce, żeby jak najdłużej prowadzić ten pojedynek w stójce. A jeśli parter, no to żebym to ja był na nim, a nie on na mnie. Jak się czułeś, będąc częścią, i to taką jasną, fajną częścią tej no zajebistej karty KSW? No kurczę, bo tak w sumie to do tej pory ciężko mi w to uwierzyć, że w jakimś sensie tworzy tą historię, bo to jest KSW tworzy historię tą galą, no bo tak jak mówisz, no naprawdę rozpiska świetna była, cała gala była świetna i cieszę się, że jestem częścią tej gali, że stworzyłem jakąś tam historię, tym bardziej patrząc z tej perspektywy, że nikt na mnie nie stawiał, że byłem no, totalnym underdogiem i udało mi się zaskoczyć, fajnie się pokazałem, więc to też jest jakaś tam historia, jakby na przykład trzeba byłoby podsumować tam w 5-6 punktach KSW, no to byłbym gdzieś właśnie w tym jednym z tych punktów i byłoby, że Marian Ziółkowski tutaj fajnie się pokazał i przede wszystkim zaskoczył wszystkich. Więc cieszę się, że mogłem tworzyć tą historię.
Oglądałeś walki, które były po twojej walce? Oglądałem, tak. Oczywiście jak wróciłem do domu, to też sobie na spokojnie całą galę obejrzałem. No tak, oglądałem i no, przede wszystkim szkoda mi Wrzoska, że przegrał z Parnasem. Naprawdę tak szkoda mi było, bo lubię Marcina. No i szkoda było mi przede wszystkim też Mameda, że przegrał ten pojedynek i że no, skończył karierę. Myślisz, że skończył ją definitywnie, czy jeszcze wróci? Jak jest twoje zdanie? Kurde, ciężko tak powiedzieć. No, wiemy z doświadczenia, że wielu ludzi kończy karierę, a potem wraca. Krokop to chyba tam, nie wiem ile razy już kończył karierę. Ciężko mi powiedzieć. No, ja mogę jedynie stwierdzić, że mam nadzieję, że jeszcze to nie będzie koniec. Że jeszcze wróci na jakąś jedną, dwie walki, że jeszcze coś, no ja uważam, że mamy cały czas ma dużo do pokazania, to jest zawsze był wielkim talentem i świetnym zawodnikiem i zawsze w tych jego walkach dużo się działo i myślę, że kurde, 38 lat, zawodnicy potrafią jeszcze po 40 się bić, więc no kurde, no, ja mam nadzieję, że wróci. Ja też mam nadzieję, że wróci. Marian, co, no, pewnie nie będziemy się już mieli okazji nagrywać do świąt, także wszystkiego dobrego, spokojnych, obfitych w jedzenie, świąt. I co, widzimy się przy okazji kolejnej Galka SW. Mam nadzieję, że zobaczymy Cię w kwietniu na Torwarze. Dziękuję bardzo, Tobie też życzę wesołych świąt i swoim kibicom też życzę. No i tak, no myślę, że tak, no myślę, że to będzie naturalne. To idealnie to będzie kwiecień, to nie, ile zostało? Mniej więcej 4-5 miesięcy, więc idealnie, że nie ma tutaj robić żadnej przerwy. To jest, myślę, że idealny czas, żeby jeszcze poprawić dużo pewnych elementów i w kwietniu jeszcze lepiej się zaprezentować niż ostatnio w Gliwicach. Dziękuję serdecznie za poświęcony czas na wywiad. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo i pozdrawiam czytelników MyMMA.